Dzień dobry, z tej strony Patrycja i witam Was na moim kanale w kolejnym filmiku z serii Back to School. Dzisiaj chyba jeden z moich ulubionych filmików w całej tej serii, ponieważ pokażę Wam 7 albo 8 posiłków do lunchboxów. Zawsze nagrywanie filmików tego typu motywuje mnie, żeby trochę pokombinować w kuchni i żeby do szkoły, do pracy, na uczelnię zabierać ze sobą mega fajne, pełnowartościowe posiłki. Oczywiście nie zajmują one dużo czasu, bazują one na podstawowych produktach, które znajdziecie w Lidlu, w Biedronce czy w takim typowym sklepie spożywczym. Ja nie lubię spędzać za dużo czasu w kuchni, więc robię wszystko, żeby naprawdę zajmowało to mało miejsca, mało czasu i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Te przepisy łatwo też można pozmieniać, dodać coś od siebie, coś zabrać, tak żeby to Wam smakowało i żebyście mogli sobie tak wszystko modyfikować. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Klasycznie po więcej przepisów, motywacji zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie codziennie staram się wrzucać właśnie jakieś fajne, szybkie przepisy, ale nie chcę już przedłużać. Ostrzegam, że można zrobić się głodnym, oglądając ten filmik, ale myślę, że będzie to spora dawka inspiracji. Na spód serniczka będę używać ciasteczek biskow, ale tutaj możecie dać normalne herbatniki albo biszkopty. Możecie biszkopty namoczyć w kawie, ale mi zależy na tym, żeby to był taki korzenny serniczek. I taka nasza baza, czyli budyń śmietankowy albo waniliowy, twaróg chudy i skyr waniliowy. Wiem, że się zapowiada na typowy deserek dla Jumpspira, ale uwierzcie mi, to jest przepyszne. 10 minut roboty, a śniadanie do szkoły gotowe. Nie pamiętam, kiedy ostatnio robiłam voiceover, ale spróbujmy. Na początku pokazuję wszystkie składniki i rozbijam ciasteczko tłuczkiem do mięsa. Tłuczek do mięsa idealnie sprawdza się do rozbijania ciastek. Przesypuję wszystko na dno tego mojego słoiczka, a następnie robię budyń, czyli wsypuję budyń, mleko, trochę słodzika, mieszam i gotuję na średnim ogniu, aż do zgęstnienia. Budyń musi być na taką papkę, taką bardzo gęstą papkę. Następnie do blendera wrzucam skyr waniliowy, twaróg chudy, trochę słodzika. Wszystko blenduję na gładką masę, po czym dodaję ostygnięty budyń i jeszcze raz blenduję. Całą gotową masę przelewam do słoiczka, próbuję ją jakoś tam ładnie ułożyć i chowam do lodówki, najlepiej na całą noc, ale można na kilka godzin. Po wyjęciu z lodówki kruszę jeszcze jedno ciasteczko lotus, daję jakieś owoce, maliny, borówki i pierwszy posiłek gotowy. To tak dobrze pachnie, że aż niemu przyszedł zobaczyć, co tu jest dobrego. Ogólnie to możecie trzymać to całą noc w lodówce, możecie zjeść od razu. Ja już bardzo chciałam to zjeść, leżą w lodówce jakieś 2 godziny. Przez ten budyń ma taką fajną, waniliową, gęstą konsystencję. Pozostając w takim jesiennym klimacie, zrobimy jabłkowe placuszki, do których będziemy potrzebować jednego startego jabłka, mleko, jajko, proszek do pieczenia, cynamon, tutaj dostosujcie ilość pod siebie, mąka u mnie orkiszowa, ale może być też pszenna. Ja jeszcze będę używać odżywki białkowej o smaku Sunny Caramel, ale tu możecie dać na przykład budyń waniliowy albo więcej mąki. Zaczynamy sobie od pokrojenia jabłka i potarcia go, następnie do miski wrzucamy wszystkie składniki i pięknie mieszamy. Jeżeli chodzi o dodatki, to tu czujcie pełną dowolność. Dobrze się sprawdzi jakieś masło orzechowe, konfitury, wiśniowe, truskawkowe. Nie będę używać borówek, maliny i może dam Kinder Bueno. Slay! Placuszki smażymy na rozgrzanej patelni. Mi wyszło coś około 6-7 placuszków. Przekładamy do lunchboxa, dodajemy dodatki i można się zajadać. Jest to idealne jesienne śniadanie. Możecie je sobie zrobić oczywiście na miejscu, na wynos. Przez te tarte jabłko pankejki są mega puchate i wilgotne. I w całym domu pachnie cynamonem. Jeszcze dzisiaj, kiedy to nagrywam, pada deszcz i jest pochmurno, więc totalnie zajechało jesienią. Miam. Tym razem posiłek na słono, który zajmie Wam dosłownie 10 minut. Jedyne, czego będziemy potrzebować, to gnocchi, mozzarella light, pesto, może być bazyliowe, paprykowe. Ja używam pesto a la calabrese, ale to jest jedyne, które mogę jeść, bo nie ma orzeszków pini, na które jestem uczulona. Garść pomidorków koktajlowych i jakieś greens typu szpinak, rukola, roszponka. Jak coś, wszystkie proporcje zostawię Wam klasycznie w opisie.
tym przepisie akurat nie ma zbyt skomplikowanych czynności. Na początku gotuję wodę, następnie kroję mozzarellę i pomidorki koktajlowe. Gnocchi gotuję wedle instrukcji na opakowaniu i wszystko wrzucam do pojemnika. Posypuję moimi ulubionymi przyprawami, czyli suszone pomidory, czosnek, sól i w sumie to tyle. 5 minut roboty, a coś pięknego. Ja dzisiaj lecę na cały dzień na miasto, także idealnie sprawdzi mi się to do pudełka. Możecie to na spokojnie sobie podgrzać lub zjeść w temperaturze pokojowej. Mała estetyk, ale chociaż przepyszne. Ten przepis sprawdzi się osobom, którym znudził się chlebek bananowy, a mają kilka dojrzałych bananów i potrzebują meal prepu na kilka dni. A mianowicie będą to ciasteczka bananowe tylko z 4 składników. Oczywiście im bardziej dojrzałe banany, tym ciasteczka będą słodsze. Poza tym płatki owsiane, roztopione masło, olej kokosowy albo syrop klonowy, żeby to wszystko się skleiło i dowolna czekolada, żeby nie było za słodkie. Ja użyję takiej deserowej 50%. Na samym początku rozgrzewam piekarnik, a następnie do miski wrzucam banany i syrop klonowy. Wszystko blendam. Dorzucam płatki owsiane lub mąkę owsianą, kroję czekoladę i wszystko razem mieszamy. Mi wyszło około 8-9 ciastek, ale to możecie wielkość dopasować pod siebie. Wyszło mi 9 ciasteczek i teraz wstawiamy je do piekarnika rozgrzanego na 170 stopni na około 13-15 minut. Coś, co przypomina mi się raz na pół roku, przez co jestem bardzo zła, bo to jest bardzo fajne śniadanie, to chia pudding. On idealnie sprawdzi się do lunchboxa. Zrobimy sobie taką zupgrade'ową wersję, ponieważ oprócz nasion chia będziecie potrzebować porówek. Ja będę używać świeżych, ale mogą być też mrożone. Do blendera wrzucamy nasiona chia, wlewamy mleko i dorzucamy borówki. Wszystko razem blendujemy na gładką masę i przelewamy do słoiczka. Jak widzicie, ja na sam spód dałam jeszcze trochę borówek i wkładamy na noc do lodówki. Rano dołożyłam jogurt sojowy, owoce i granolę. To jest ten etap spieszenia się, gdzie witam się z wami bez makijażu. Już któryś raz robię ten pudding i bardzo dziwnie barwią te borówki. Przez to trochę nie podoba mi się ten kolor, ale to jest idealne śniadanie do szkoły. Tak się spieszę, że jem na podłodze. Możecie spróbować też taki pudding zrobić z malinami. Kiedyś nie nabiedziałam kanapek, myślałam, że to jest bardzo nudne danie, a okazało się, że tak nie jest i kanapki też mogą być cool. Dlatego pokażę wam super przepis na bułkę, kanapkę z tofu w takim sojowo-pomidorowym sosie. Myślę, że każdemu ona posmakuje. Ja będę używała bułki grahamki, tofu naturalnego, ale możecie użyć pędzonego. Akurat taki miałam w domu. Na samym początku przygotowujemy marynatę, czyli sos sojowy mieszamy z sokiem z cytryny i przyprawami. Następnie tofu kroję na takie cienkie plasterki i smażę na patelni wraz z marynatą. Bułkę przekroiłam na pół i podpiekłam na chwilę w opiekaczu. Jedną połówkę posmarowałam jogurtem naturalnym z sosem czosnkowym, ketchupem, dałam trochę rukoli, pomidorki, gotowe tofu i przełożyłam do lunchboxa. Jeżeli nadal to oglądacie, możecie napisać w komentarzu swoje ulubione kombo kanapkowe. Ale to tofu jest przepyszne. Trochę jak Subwaya. A pomyśleć, że kiedyś nie lubiłam bułek. Lol. Szok i niedowierzanie, Patrycja robi kolejny przepis na słono, ale chciałam, żeby mniej więcej było porówno tych posiłków na słodko, jak i na słono, dlatego zrobimy sobie fajnego wrapa z pastą z ciecierzycy. I ta pasta, którą będziemy robić, świetnie też się sprawdzi na kanapki, ale moje ulubione połączenie jest jednak z wrapem. Kolejny prosty i banalny przepis. Do miseczki wrzucamy ciecierzycę, ja używałam taką gotową z zalewy, rozgniatamy ją z sokiem z cytryny i jogurtem naturalnym, awokado przekrajam na pół, i na tortillę wykładam po kolei szpinak, gotową pastę z ciecierzycy, awokado, pomidorki, przyprawy. Wrapa składam, przekrajam i zjadam. Uwielbiam sobie robić wrapy na uczelnię. Muszę się tylko nauczyć dobrze je składać, bo mam z tym problem. A to jest naprawdę bardzo wygodne do lunchboxa, patrzcie, w ogóle się nie rozpada. Nic wam nie wystygnie. I na luzie jeść sobie to na zimno. A jest naprawdę przepyszne. Fajne, polecam spróbować. Tak jak wszystkie przepisy z tego filmiku.
I to były już wszystkie przepisy, które przygotowałam na dzisiejszy filmik. Starałam się pokazywać posiłki zarówno na słodko, na słono, jakieś takie bardziej śniadaniowe, obiadowe, więc mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli odtworzycie któryś z tych przepisów i oznaczycie mnie, czy to na Instagramie, czy wyślecie mi w DM-ach zdjęcie waszego posiłku. Ja bardzo lubię z wami pisać, lubię mieć z wami stały kontakt, także czekam na feedback, jak wam w ogóle się podobały te posiłki i czy trafiłam w wasze gusta. I co, ja będę się z wami żegnać. Jeżeli filmik ci się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby być ze mną na bieżąco. Pamiętajcie, żeby też wejść na Instagrama, TikToka i inne moje portale społecznościowe. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Trzymajcie się ciepło, do następnego filmiku i cześć!